Witajcie moi drodzy! Dziś zapraszam Was na przegląd najlepszych kosmetyków grudnia. Na początek zapach. Zapach, po który sięgałam absolutnie codziennie. Uwielbiałam go za otulającą, ciepłą nutę, ale też odrobinę świeżości i słodkości. Mowa tutaj o zapachu od Michaela Korsa, a dokładnie wersji Sparkling Blush. Różowa buteleczka, złoty korek, charakterystyczne dla właśnie zapachów marki, ale to, co go wyróżniło, to myślę, że właśnie ta nuta zapachowa, kwiatowo-orientalna. Ja nie przepadam za perfumami, które są typowo kwiatowe, chociaż lubię typowo orientalne, ale ta mieszanka naprawdę bardzo przypadła mi do gustu. Zresztą ja o tych perfumach wspominałam już przy okazji filmu na temat moich zapachów jesienno-zimowych i w grudniu wyjątkowo go pokochałam. Praktycznie, słuchajcie, buteleczka jest już pusta. Co prawda ja mam tutaj wersję 50 ml, o ile się nie mylę, zaraz Wam powiem. Tak, 50 ml, więc całkiem sporo, jeśli chodzi o pojemność. Co tak naprawdę wyróżnia ten zapach, jeśli chodzi o nutę zapachową? Tutaj mamy, w tych perfumach mamy bergamotka, drzewo sandałowe, wanilię. Mamy również różowy pieprz, jest też gruszka, litchi, ale jeżeli chodzi o kwiaty, lilia, jaśmin czy magnolia. Także widzicie, połączenie całkiem ciekawe. Kwiaty, które ja bardzo, bardzo lubię, zwłaszcza lilię i jaśmin. Do tego odrobina owoców i takiej właśnie orientalnej goryczki, jakbym to powiedziała. Bardzo fajny aromat. Otulający, ciepły, nie jest ciężki, długo pozostaje na skórze, bardzo ładnie też utrzymuje się, jeśli delikatnie spryskacie nim ubrania, chociaż nie polecam, z tym trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby nie zrobić sobie plam na odzieży. Natomiast przepiękny, kobiecy zapach, który myślę, że każda z Was pokocha, warto go sprawdzić, a ja właśnie wyróżniłam go, jeżeli chodzi o grudzień i myślę, że jeszcze do tego zapachu wrócę w przyszłych miesiącach. Kolejny wyróżniony kosmetyk, jeśli chodzi o grudzień, to będzie krem do rąk. Krem, o którym, uwaga, wspominałam Wam już wielokrotnie w moich filmach. Jeśli śledzicie też tych wszystkich ulubieńców kosmetycznych, to ten krem kilka razy się tam pojawił. A jeśli śledzicie mnie w innych mediach społecznościowych, na moim blogu czy na Instagramie, to już wiecie, o jaki krem chodzi. Tak, jest to nic innego jak L'Occitane i 20% masełka Shea. Świetna seria, zdecydowanie moja ulubiona, a ten krem, zobaczcie, to jest to, co stosowałam w grudniu. I tak naprawdę, jedną tubkę tego kremu zużyłam na początku grudnia, drugą tubkę zużyłam tak mniej więcej w drugiej połowie grudnia i zaczęłam duże opakowanie. I to opakowanie jest w takiej limitowanej wersji, całkiem ładnej, bym powiedziała, niebieskiej, bo cała seria z 20% masełkiem Shea ma taką lekko niebieską szatę graficzną. Zresztą możecie też zauważyć po tych oto kremikach. Tutaj mamy mniejszą pojemność, idealną do torebki. Ja tak właśnie robiłam. Ten krem nosiłam praktycznie wszędzie ze sobą, właśnie w torebce i on kosztuje około 30 zł, więc jest to dosyć dużo. Natomiast tutaj jest większa wersja, 75 ml i już znacznie, znacznie droższa. Jest jeszcze taka maleńka, maleńka wersja, chociaż powiem Wam, że nie wiem, czy ona jest cały czas dostępna w sprzedaży. To jest tak jakby chyba 15 ml albo 10 ml. To już jest w ogóle absolutny hit, jeżeli chodzi o torebkę. Natomiast ta wersja u mnie sprawdza się naprawdę bardzo dobrze i jak widzicie, regularnie wracam do tego produktu, ale tak naprawdę już od lat. Bo powiem Wam, że kocham go za zapach, który absolutnie przypadł mi do gustu. I jest to zapach taki, bym powiedziała, lekko mydlany, kremowy. No, może nie każdemu się spodoba, ale konsystencja bardzo, bardzo gęsta i treściwa. Nie jest to też taka konsystencja tłusta, która pozostawia właśnie ten lepki, nieprzyjemny film na naszych dłoniach.
bo tutaj mamy masełko Shea, które tworzy właśnie tę formułę. Też to, co ja w nim na przykład lubię, to to, że bardzo szybko się wchłania. I jako osoba, która prowadzi samochód, nie lubię właśnie tej lepkości na dłoniach, a bardzo często przed wyjściem z domu smaruję moje dłonie. Nie jest to ten okres 20 minut, który w sumie powinno się zachować. Raczej to robię przed samiusieńkim wyjściem z domu, ale ten krem sprawia, że naprawdę nie muszę się niczego absolutnie obawiać. Także widzicie, dwa opakowania zużyte w grudniu. Kolejne już napoczęte i to dosyć intensywnie. Myślę, że starczy mi jeszcze na styczeń i być może do połowy lutego. A później trzeba będzie zaopatrzyć się już w kolejne opakowanie. Ja Wam gorąco ten krem polecam. To jest mój absolutny hit, bez którego nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji dłoni. I myślę, że jeżeli go poznacie, to pokochacie tak samo jak ja. Teraz przejdziemy do pielęgnacji twarzy, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej, a szczególnie ja. Kosmetyk, który Wam teraz pokażę, jest to trójaktywny peeling z Bandy, seria Eco Friendly Care i to jest ta seria ekoceutyków, kosmetyków naturalnych. Ja już Wam tutaj na moim kanale pokazywałam inne preparaty, jeśli chodzi o Bandy właśnie z tej serii. Natomiast w grudniu sięgnęłam po peeling. Bardzo chciałam go przetestować, bo słyszałam też pozytywne opinie na jego temat. No i oczywiście znowu się nie zawiodłam. Peeling ma bardzo ciekawą konsystencję, bo ona jest taka lekka, nieco wodnista, przypomina troszeczkę taki lekki balsam do ciała. O białym kolorze i w niej zatopione są biodegradowalne, złuszczające drobinki. Takie naprawdę tyci, bardzo, bardzo delikatne, które też nie są ostre, ale kiedy nałożymy ten peeling na naszą skórę i będziemy ją masować, to te drobinki wyczujecie. To jest też taki kosmetyk, który nie podrażnia, a Wy wiecie, że ja mam skórę wrażliwą. Nie wychodzą później jakieś zaczerwienienia, pieczenie, cokolwiek na tej skórze, ale bardzo ładnie ją odświeża, złuszcza i też wygładza. I po zmyciu tego peelingu od razu zauważycie taki efekt. Przysięgam, to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. To nie jest peeling enzymatyczny. Ja bym powiedziała, że to jest taka mieszanka peelingu enzymatycznego z peelingiem bardzo, bardzo, bardzo drobnoziarnistym. Więc jeśli na przykład posiadacie skórę cerę naczynkową lub taką bardzo wrażliwą, myślę, że spokojnie możecie ten peeling wypróbować, ale te ruchy oczywiście musicie wykonywać bardziej tak delikatnie. Co mamy w składzie tego peelingu? Między innymi kawior limonkowy, mamy tutaj skrobię ryżową, mamy również bioferment z bambusa i z kukurydzy, ale mamy także masełko Shea i matcha. Także widzicie, całkiem ciekawy skład. Ja Wam go gorąco polecam, jeśli chodzi o ten peeling, ale słuchajcie, to maleństwo w połączeniu z drugim produktem, który Wam teraz pokażę, dawało na mojej skórze w grudniu naprawdę efekt wow, coś wspaniałego. A tutaj mowa o maseczce, masce w płacie z najnowszej linii kosmetycznej od Yonel, czyli serii Diamond. I to jest taka maseczka bankietowa, czyli maska, która właśnie ma dawać taki świetny, piękny efekt na naszej skórze przed jakimś wielkim wyjściem. Ale ja myślę, że spokojnie możecie tą maseczkę stosować też nie tylko przed jakimkolwiek wielkim wyjściem, ale w takiej zwykłej, codziennej pielęgnacji. Zachwyciłam się nią z kilku względów. Tak jak mówię, w połączeniu z tym peelingiem, bo ja zawsze wykonuję w takiej mojej właśnie tej dodatkowej pielęgnacji odpowiednie kroki. Czyli najpierw usuwam martwy naskórek, usuwam te wszystkie komórki, które gdzieś tutaj zalegają. Następnie nakładam maskę, czy to w płacie, czy to maskę kremową, żeby substancje aktywne z tej maski jeszcze głębiej do mojej skóry wniknęły i maska oczywiście przyniosła oczekiwany efekt. Za co lubię maski w płacie marki Yonel? Między innymi za to, że są to maski biodegradowalne. Ja już Wam kiedyś na ten temat wspominałam, też przy okazji filmiku o maskach biocelulozowych, biodegradowalne. Maski biocelulozowe, o to mi chodziło. Słuchajcie, bioceluloza sama w sobie już jest preparatem leczniczym.
Nie wiem, czy wiecie, ale w medycynie stosuje się biocelulozę, między innymi na poparzenia. I wykorzystanie biocelulozy właśnie w maskach to jest świetne rozwiązanie. Ja już od Yonel testowałam, bardzo chętnie wracałam i korzystałam z maski też biocelulozowej w takim srebrnym opakowaniu. To jest seria mocno liftingująca. Tutaj mamy złote opakowanie i biocelulozę jeszcze cieńszą niż w przypadku tamtej maski. Muszę Wam powiedzieć, że to jest wspaniałe rozwiązanie, bo jeśli kiedykolwiek korzystałyście z masek biocelulozowych, to wiecie, że przypominają one ludzką skórę. Są cienkie, bardzo delikatne, takie śliskie i kiedy nałożymy je na naszą twarz, to tworzą tak jakby plaster. One się idealnie przyklejają do skóry, nigdzie się tutaj nie ściągają, nigdzie się nie odklejają i to jest w nich niesamowite. A przez to, że ta maska jest jeszcze cieńsza, jeszcze lepiej trzyma się na skórze, więc przez te 10-15 minut, kiedy mamy ją na naszej twarzy, możemy robić praktycznie wszystko. Szykować się właśnie na większe wyjście, bez obaw, że coś nam się tutaj zsunie, coś będzie nam kapać, nie daj Boże, albo coś będzie się odklejało. Kolejna ważna informacja, jeśli chodzi o tę maskę, to to, że jest ona nasączona wodą kokosową, ekstraktem z pereł, ale też komórkami, roślinnymi komórkami macierzystymi. I przez to daje efekt takiego właśnie pięknego blasku, rozświetlenia, tego naturalnego blasku na naszej skórze. Ona wygląda na odświeżoną, zdrową. I tak naprawdę się dzieje. W przypadku tej maski, jeszcze w połączeniu z peelingiem, ten efekt, tak jak Wam wspominałam wcześniej, jest naprawdę wow. Opakowanie, jak tutaj widzicie ten kartonik, zawiera trzy maseczki, które są pakowane w folię. To, co ja lubię, jeśli chodzi o Yonel, to to, że oprócz nasączenia samej maski, zawsze w tych saszetkach mamy jeszcze taką dodatkową ilość płynu, którą możemy sobie rozprowadzić na szyi, na dekolcie, na dłoniach, albo poczekać, na przykład zdjąć maseczkę i jeszcze dodatkowo potraktować ten płyn jako serum przed nałożeniem kremu, czy na przykład przed wykonaniem makijażu. Kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o najlepsze kosmetyki grudnia. Mam nadzieję, że czymś Was zaintrygowałam, zainteresowałam. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co Wam przypadło do gustu, jeśli chodzi o miesiąc grudzień. A może zużywaliście kosmetyki z poprzednich miesięcy? Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli o mnie chodzi, to w grudniu testowałam naprawdę masę nowości kosmetycznych i nie było mi łatwo zdecydować, które mam Wam dzisiaj pokazać. Dlatego też postanowiłam, że jeśli chodzi o kosmetyki grudniowe, zobaczycie te preparaty, które zużyłam właśnie w grudniu i po które najczęściej, najchętniej sięgałam, a w styczniu zobaczycie tak jakby kontynuację grudnia, czyli kosmetyki, które poznałam już w grudniu, wtedy też zaczęłam je stosować, ale dalej je używam właśnie w styczniu i też bardzo przypadły mi do gustu, są naprawdę ciekawe, także czekajcie na kolejnych ulubieńców miesiąca. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, że w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie jak zawsze linki do wszystkich produktów, o których wspominałam. Dziękuję Wam, buziaki. Pa!